Siemano wam wszystkim, z tej strony Alek. A tu mamy kolejny odcinek Diablo 3 i ruszamy przez Moskor City. Aż się mu przycięło w pewnym momencie. Most Korsika. Nie sądziłem, że go kiedyś ujrzę. No widzisz. A jednak. Doszliśmy tak daleko już, że skrzyneczka, złoto i jakie pieniądze. O, tu mam punkt kontrolny, no popatrz. Truchło jakiegoś dziadoka. Przejść przez most. No i teraz zaczyna się kolejna wędrówka po prostu. To, no czas zacząć walkę, mi się pojawiają przeciwnicy, już są. Proszę bardzo. Już przyszły. Raz, dwa, trzy, już po potworach. Albo demonach prędzej, nie potworach. O, proszę bardzo. Czekamy, zrobię tu wszystko. O, skarbnik, znowu skarbnik, goblin. Orze tu. Orzej no tu. I nie mam czasu teraz na was przygonić goblina dookoła. Tam też. Dobra. Wciąż czekam. Nie przeżyjesz tego. Mi. O, patrz, jak tu cicho cały czas. O, popatrz, o, popatrz. Dobra, teraz mogę się wami zająć już. Czas? Nie? No to to. Jeszcze. To rzucę. Granaty, nie granaty, jeju. Ja tu nawyczyniałem teraz. Aha, tu jest coś do zniszczenia przecież, nie? Demoniczna balista przecież. Dobrze, i tak ma być. Te wszystkie tutaj odblokuję, żeby już mnie nie męczyły. Może tutaj trochę ostro poszedł po bandzie. Coś jest, czy tak? Na razie tutaj nie idę. Zaczynam od tej strony. Najlepiej zawsze jest. Na chwilę gdzieś pewnie kolejna będzie. Strasznie. Krążą tak już od wielu godzin. Dawać! Na ring z nimi. Pokrążyły, pokrążyły i poszły. O, te granaty są dobre na długą odległość, bo nie? Na krótką zawsze czekamy się. Eto. O, to są te lodowe jaskinie, pamiętam. Później tutaj do tych lodowych jaskiń wejdę, nie mam bata. Tam zawsze coś ciekawego było. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy poszło i... O, teraz co ja tu dostałem? Wszystko słabe jak na razie. Widzę, nic tutaj takiego mocnego jeszcze nie dostałem.
Legion Błyskawicy. O, kolejny przeciwnik, widzę. Ale my ruszamy dalej, ten most trzeba tutaj przerobić dzisiaj cały. No ale tutaj ogólnie chyba już całość mamy mostu zrobioną. Tu mamy tą stronę przede wszystkim zrobioną całą. Do tych lodowych jaskiń możemy wejść teraz, zobaczyć co tutaj się kryje w tych lodowych jaskiniach. Na pewno będą dwa, może nawet trzy przejścia tutaj, więc... Dwa poziomy na pewno będą. O, tu będzie. Wielki rogaty Goria. Tutaj będą. Legendy mogą być legendarne jakieś właśnie potwory, więc. I skrzynce, no wiadomo było, że tu raczej nic nie dostaniemy takiego. Na razie dobrze, bo jest tylko jedno przejście, a potem się zacznie może. O, jest. Oj, bardzo. Ładnie, szybko to rozwiązaliśmy. Ten problem, ale tutaj jeszcze złoto, złoto. O, miecz jakiś dostaliśmy. A nie, ale miecz to się by przydał mi tylko jakiemuś wojownikowi, nie? Bo ja w mieczach to ja nie walczę. O, wrócę sobie go zapewne do ekwipunku. Bo legendarna broń to jednak legendarna, nie? Idę najpierw tutaj w lewo. Czy w prawo, jeżeli chodzi o wskazywać w stronę łuczniczki, w którą stronę ona idzie, nie? To jest druga strona, nie? Lewa. Ale ruszamy dalej. Tutaj na razie nie było... Ten jeden był taki legendarny przeciwnik, ale tak to... Ciężkie do pokonania są, gdy nagrałem granaty, to bardzo na nie, nie działają. O, kolejna część krzyżowców. Spośród 427 wojowników i wojowniczek, którzy zniknęli na wschodzie, powróciło 341. Czy ciągle poszukują wybawienia dla swojej religii? Jaka będzie ich reakcja na zagładę miasta, które dało początek ich krucjacie? Czy podążą dalej na zachód, do zachodniej marchi? W końcu, czy ich powrót to znak? No i dobra. Widzę, że granaty totalnie nie działa. Ja skupiłem się na tym, co czytał właśnie ten historyk. O krzyżowcach. Większość tych żołnierzy to jeszcze młodzicy. Myślisz, że któryś brał kiedyś udział w bitwie? Ta walka wzmocni tych, których nie zabije. Okej, okay, to teraz mamy jedno przejście tylko, ale muszę się znowu cofać tam. Kawałek trzeba będzie się cofnąć tutaj. Widzę, że nie słyszycie klikania tej myszki, bo to jest masakra. Studnia leczenia. Tu nic nie ma, jest tylko jedna ścieżka. Starożytne szczątki i znowu kolejne przeciwnicy. O, tym to ma dowalenie widoczne. Ale co to jest dla nas? Przeżyliśmy gorsze rzeczy, no. Zamarznięty kopiec. Dobrze, tu mamy ogarnięte już. Kopiec jeszcze jeden.
Badaj przeklętą kapliczkę. Zaraz ją zbadam. Najpierw pokonam tej dekli tutaj wszystkich, nie? Wszystko tu zbadamy, tylko najpierw trzeba to tutaj. Aha. Aha, muszę wszystko tutaj pokonać, rozumiem. Nie przeżyjesz tego! Tak, ramy zostawię na najgorsze po prostu fale. Poczuj mój gniew! Wspaniale się rozwijasz! No rozwijam, ale przydałoby mi się jeszcze trochę pomocy, panie. Jak lat już troszkę, bo udało się, popatrz. Moment, to już się tu zgubiłem, co ja tutaj robię w ogóle. Jakby chcę pozbierać to wszystko, co tutaj upadało z tych. Co tu jeszcze działa? Już mi ręka zręciła tego klikania. Ale czekaj, bo tu dostaliśmy dwie nowe moce. Moc cieni. Kolczatka jakaś. No, spróbujemy. I kompan nowy. Dzika teraz będę mógł przywołać. Ej, nie. Dzik! Co tu wypadnie z tego? Miazga wypalenia jakaś. Chyba jedna z tych porządniejszych rzeczy, ta miazga wypalenia. No, w miarę, nie jest najgorsze, ale... też nie jest taki właśnie dojebany, żeby... tutaj nigdzie już nie pójdę, więc zostaje nam ścieżka tutaj. Tam param... dzika mam teraz, to... z dzikiem to ja się nie boję świata. Na chwilę wrócę. Jestem już z powrotem. Sorry za te przerwy ostatnio, ale... zachło mi gardle, ojeju. No dobra, co tu mamy? Elitarne coś. Cóż to za niezwykli wrogowie? No niezwykli. Czekacie śmierć! I dobrze, skończyły się te fale, widzę tutaj. Zobacz, co tutaj jeszcze dostaliśmy. A, nic godnego uwagi w tej chwili dla nas. Co tutaj mamy? Jeszcze. Za chwilę powinien być przejście na drugi poziom właśnie lodowych jaskiń. O tym właśnie mówiłem. No i tu mam już skrzynkę na sam początek dobry. Moja sakwa jest pełna. O Boże, pełna już jest. No, może tak
jakiś gorszy, widzę. Dobra, ja będę musiał do miasta znowu lecieć, żeby to... Wracam do miasta. Żeby to wszystko poddawać, bo jest masakra. Po prostu tych przedmiotów przybywa i przybywa non-stop. Ale to nie zajmie długo. Wejdę tutaj do kowala. Zrobię coś takiego, zrobię odzysk. Pojedziemy ostro teraz. Nic godnego uwagi mojego nie było, więc... O nie, tego przedmiotu nie będę niszczył. Tego miecza. To legendarne w końcu to jest. To by legendarną rzecz niszczył. Dobra, wszystko. Teraz ino tutaj do skrytki mojej kochanej przejść. I teraz tak, tu. Siedź tam, gdzie siedzisz już. Mieczyk tu, Boże. O, to jest legendarny na pierwszy. Który poziom? O, 60. To panie. Dobra. Jeszcze tu też jest, tak. Te kryształów nazbieramy teraz sporo już. Chyba trzeba będzie coś przerabiać z tego. No i dobra. Lecimy dalej. Do portalu i lecimy. Dalszą podróż. To jeszcze sobie wezmę. Kopię zniszczymy. Bo to już niedaleko będzie. O, to jeszcze. Widzę jakieś przejścia, nie przejścia. O, to za przeciwnicy po prostu. Najlepsi. Jak śmieci mi mojego dzika. Jak śmieci mi mojego dzika tutaj zamrażać. Ale fajnie kompan. Na koniec będziemy mieć wilka już, ale to już nie na ostatnim poziomie. Marki, miewamy surowe zimy. Ale tutaj mróz kąsa jak wygłodniały ścierwojad. Jeśli będzie trzeba, rozgrzejemy się krwią demonów. Ach tam. Pocisnęła most. Granaty, granaty, granaty. Samymi granatami idzie pokonać go, ale to trwa troszeczkę dłużej. Niestety. Chyba tu za chwilę będzie koniec jaskini, tak przeczuwam. Już skrzynka była. Więc już nic tak naprawdę tu nie pozostało, no. A wszystko na poprzednim poziomie, można powiedzieć, już pozabijaliśmy. O. Byśmy się pomylili, jeszcze tu jeszcze jakiś legendarny przeciwnik jest, więc na niego tam użyję te grady strzał. Ale poszło szybko, 15 zabitych z rzędu, no to robi naprawdę szacun. Co tutaj dostaliśmy od niego? Niby na pierśnik ma coś tu lepiej dodane, ale wszystkie inne elementy, które by mnie interesowały, są słabsze, nie? Więc raczej nie skorzystam takiej. No dobra, tutaj wszystko. Tu chyba też już nic nie ma. Przynajmniej nic tutaj nie widzę. Zruszamy do przodu. A tutaj za chwilę będzie koniec tej jaskini, bo i tak się dziwię, że jest ona już tak długa, jak była skrzynka na samym początku. Chyba, że jeszcze jakaś skrzynka się pojawi. Może tak być, że się jeszcze skrzynka jakaś pojawi. O, rozbiega się nas ta jaskinia coraz bardziej. Mam nadzieję, że nie będzie rozwalona jeszcze bardziej, bo już chciałbym jednak do głównego questa przechodzić.
No dobra, tutaj możemy lecieć dalej w lewo. Starożytne szczątki. O, dokładnie, to koniec tej jaskini. Skrzynkę dostaliśmy, więc możemy wracać na pole rzezi. Na razie jedną tylko balistę zniszczyliśmy, jeszcze zostały dwie, plus trebusz. O, jakiś... Jakiś tam za nami jeszcze łazi, prawda? Co to było? To woda wybija tutaj. Tak, tak. Aha, wiedziałem, że wyjdę tutaj Golgor. Przeczuwałem to. A niech sobie chodzi. O mnie, za mnie. Mi to nie przeszkadza wcale. Dobra, ruszamy teraz w tą stronę, jak widzieliśmy wtedy tą połowę, tamtą ćwierć, można powiedzieć. Teraz trzeba zająć się z tej strony, tu na pewno będzie więcej balist. O, już widzę tą dziadostwo. Zniszczę to na samym początku tam. Siabra, samo załatwię, ja nawet nic nie muszę zrobić. O, ten jeszcze jest prawie. Ale jak ładnie poszło. Miodnie po prostu. Może te pouruchamiać. I pozmieniało to wszystko tutaj. O, jeszcze jakieś podporko. Jeszcze im się zachciało walczyć ze mną. Ale to dobrze. Ja się nie niebo na nie. Nie przychodzą w stanach dużych. Tutaj tego nie odkryłem odcinka. O, plus jeszcze tutaj do rozwalenia coś zawsze jest. Miodnie po prostu, miodnie. Tutaj nie byłem, nie? Wtedy wcześniej. Ale widać, że to już się... Tutaj to już się będziemy zbliżać coraz bardziej do Asmodana. O, te latające, one non stop będą przylatywać, ale... Jak przylatują, nie, exp się przyda, będę levely bijać non stop. No i dobra. Tutaj co było? Tutaj był... Aha, tu... Ta jedna balista, zwłoki demona. Kolejne tutaj przeciwnice. Przeciwnice, nie przeciwnice. Poczuj mój gniew! No dokładnie, poczuj jej gniew. Ale tu też świetnie poszło. Oj, kolejna. I kolejna. Wieżyczka, dobra, poszła. No i teraz możemy czwóreczką zaatakować. Zdradza cię strach! Nic nie muszę robić, no jedynie tych powykańczyć, co byli poza obrębem tego. Ale reszta to zginęła. I tam dzika nie bij. Nie daruje. O, to co? A, jakaś beznadziejna broń. A przylatują dalej, widzę też tu, tak. Czy tak tutaj za nami mówimy? Ja sobie jeszcze pochodzę, żeby te wszystkie pułapki stąd polikwidować. Dobra, tu mamy zrobione już. Kolejna balista pochwała. No się jebać po prostu. Uszło się. O, a to co? Oni tu chronią takiego. Na światłość! To musi być ten trenerz! Do ataku!
Niepotrzebne mi machiny oblężnicze, by cię zgładzić. Naprawdę? Stoisz przed armią piekieł i ta armia cię zniszczy. Super. To dlaczego nadal żyję? Dziesiątki twych stworów poległy z mojej ręki. Kolej na ciebie. Oj, zamilczał coś. Chyba się boi. O, trebusz to już. Trebusz zniszczony. Nie ma co. Wszystko poszło na szybkiego. Wszystko znaleźli im za jednym zamachem, można powiedzieć. Tu nic nie ma. Ale trzeba było przeglądać tu wszystko, nie? Tu już byliśmy przecież. Posłanie za Zmodana. O! Sługi! Dobrze wiecie, że najbardziej nienawidzę porażki. Jeśli chcecie dostać nauczkę, mogę bezzwłocznie posłać was do kręgu gniewu. Wróg jest silny, ale nie może przejść przez wrota demonów. Zabezpieczcie je. Od tego zależy nasze przetrwanie. Już się boi. Stracha się. No i dobrze, niech się stracha. Niech się boi. Zostaw mnie. Jest już za późno. Weź to. Mnie się już nie przyda. Trudna historia. Szkoda ci, człowieku. Ale my ich tu wybijemy co do jednego. Co do jednego, jak tu wybijemy. Oj, proszę bardzo. Skrzynia! Super! Dobra, tutaj mamy spokój. Tu zaś przybyły jakieś czołgi kolejne. No i tutaj tak przybywa. Rozumiem, że to jest krater. I że one tu chcą, ale bez przesady. To jest zwłoki strażnika i nic mi tutaj nie ma. Dobra, nie no, tutaj już byłem. Trzeba przyznać. No, to już nam niewiele zostało z tej mapy, widzę. O, tutaj padł. Dobra, ja idę w tą stronę. A po pierwsze jeszcze mam tutaj podmioty do spojrzenia. U panie, kusia jest lepsza. Ale zostawię sobie chyba jednak. To co teraz mam, a nie? Naprzód! Twierdza demonów musi być blisko! O jest, już blisko jest. No, Tyrael tu już jest. Ale jeszcze do Tyraela nie pójdziemy, tu jeszcze mam do zwiedzania troszeczkę. O, popatrz. O, tutaj jeszcze jakiś przeciwnik się. Tutaj jeszcze przeciwnicy są. Gdzie ja pójdę do Tyraela? Gdzie ja wykończę ich wszystkich? To wszystkich.
tam pomniejszy czy powiększy demon, to wszystko jedno i to samo. Zwłoki demona. Dobra, tutaj coś mamy jeszcze, czy już tutaj będzie? O, jeszcze skrzydła te moloki się pojawiają. Fajnie. Tutaj mamy jeszcze coś. Tu mieliśmy też. Tutaj mamy skrzyneczkę, jak dobrze. Skrzynka. Jakimiś badziewiami, ale zawsze skrzynka to skrzynka. Nie? Jakby rzec, to tak jest. Dobra, możemy iść do Trialela teraz już. Ciadostwo jakieś. Idziemy do Trialela, zobaczmy co nam powie. Nie mogłem siedzieć bezczynnie podczas gdy ty walczyłaś z Asmodanem. Zbyt długo nie czułem już bitewnej gorączki. Zniszczenie broni oblężniczej niewiele zmienia. Z każdą godziną z piekieł napływają nowe siły. Wkrótce ten wasz żałosny zameczek przestanie istnieć. Odważne słowa, Asmodanie. Nie możesz już rzucić przeciwko nam nic poza nimi. Naprzód! Zepchniemy armię Asmodana z powrotem do tego przeklętego krateru! Powinniśmy zatem wspólnie stanąć do walki. Demony na pewno pamiętają twój miecz. Udało ci się zniszczyć balisty! Może jest jeszcze dla nas nadzieja. Powodzenia na moście. Będziesz potrzebować szczęścia. A tam szczęście. Po prostu tutaj rozwalam wszystko na swojej drodze. O, się tutaj ciemno zrobiło, ale to dobrze. Ruszamy. Most nie będzie taki wielki. A, bo to są te kutasy przybywające jeszcze. Jeśli bym tego nie zobaczył, to moglibyśmy się tu bawić nieskończenie. Tutaj raczej nie przejdziemy, jak mówią. Ja jednak tutaj przejdę. Nie wiem po co mam do tam iść, ale pójdę tam zobaczyć co tu mają w ogóle jeszcze. Jakieś przedmioty takie jakieś. Tak, zrobione spodnie. Ale jaka myślę droga tam nie będzie przez ten most. Trochę ich tam jest, widzę, ale bez przesady. Gorsze rzeczy były już. Zniszczyliśmy trzy balisty, do tego jeden trebuch już. No to... O, jak fajnie, demoniczny nosiciel. Dawno mnie nie widziałem już. Dobrze go widzieć, naprawdę. Tutaj widzę też Trial. Robi swoje. No i dobra, teraz najgorzej zniszczyć te dwa gnoje tam. Wszędzie wszystko się pali, to jest masakra. Wszystko szybciej pali, ale to dobrze, damy radę ze wszystkim. Muszę przejść tędy, widzę, ale tu jeszcze coś. Przeciwnie jakieś, o jeszcze jakieś przeciwnicy się ostali, popatrz. Dobra, ruszamy tędy. Tutaj mamy jakieś tam skrzynki znowu do zniszczenia. Pomocy! Boki mam
trochę przypalone, ale dzięki tobie nic mi nie jest. Ruszajmy! O, kolejny do zespołu. O. Ja mam dzika cały czas swojego, więc... Ja się tam o siebie nie boję. Dzik mnie zawsze uratuje. Dzik jest zawsze na OP, a nie... Pierdziadostwo. Kierne wychodzą. Ale tu już się zbliżamy powoli. Gdyby... A znowu mój przyjaciel wybrany. No i to tyle w temacie chyba. O, ale zobacz co tu idzie, jaka armia, o panie. Poczuj mój gniew! I no coś takiego tu trzeba. O i te gnoje trzeba tam niszczyć. O, znaczy ile tu expa poszło. Ile tu expa poszło. Dobra, ja idę jeszcze pójdę do góry. Tutaj zobaczyć co tutaj mamy. Nic. Jeszcze druga strona mi tam została. Jak wszystko zwiedzamy to brzydka, nie tam. Już tak do przodu. A z modem poczeka chwilę. Łaski nie robi, co nie? Dobra, co tutaj mamy? Olbrzymi Golgor teraz. Tak, bo nawet żeby... No to szybko idę tutaj. Za szybko powiedziałbym. Myślę, że nas odepną jeszcze. Znowu tylko oddziałki. Które są po prostu takie słabe, że... Ale za chwilę level będzie. Więc nie ma co. O, idziemy tutaj w dół. Nie ma co. I przeszliśmy na kolejną część. Zawsze chciałem spróbować swoich. O, lecz, tu będzie walka. Tu będzie walka. Tu będzie walka. Ja sobie tutaj jeszcze. No, pięknie. Pięknie. Świat stał się bezpieczniejszym miejscem. Świat nigdy nie będzie bezpieczny, ale chociaż coś. Ruszamy dalej. Żołnierze mogli stawić tu opór i utrzymać ten most. Ojeju, co się tak? Pomocy! Czy to moja krew? Nie mogę oddychać. Żałuję, że nie dotarłam tu na czas. No niestety, wszędzie nie zdążymy. Droga uczniczka. Ale możemy... Magazyn pod mostem, zobaczyć co tutaj się znajduje. O, boż nawet tu ich wysrało te demony. Ja, co tam będzie się pali? Raz, dwa, trzy. Sprawiedliwość się dokonała. Troszeczkę za słabe jeszcze jest. No
Dobra, to tyle w tym magazynie. Możemy ruszyć dalej. Truchu demona. Kolejne przeszkody. Nałóż jak przemówiło dziadostwo jakoś. No i dobra, jeszcze tutaj demony jakieś. Jeszcze jakieś stojaki na to. Wszystkie, ale tu już, to już się zbliżamy chyba tak myślę do końca. O, jeszcze jakaś skrzyneczka się tu tam objawiła. Tutaj chyba nic nie będzie już. Trzeba lecieć tutaj, o, nawet nadchodzą z tej strony. Dobra. Co tu jeszcze jest? Zwłoki strażnika i piekielne jakieś tam pomioty. Co tu jeszcze mamy? A mamy punkt kontrolny do blokowania. Przede wszystkim, no ale nam nie o to chodziło. My chcemy tu się dostać. Palona barykada. A już niedaleko widzę, jest tutaj Asmodan, więc... No i bardzo dobrze, dodamy jeszcze gniew. Jeszcze to. I po nim. I ruszamy jeszcze, tutaj jeszcze trochę nas czeka, mam zrobię. No ale zbliżamy się, widzę już, bo... Tutaj najpierw, czy... Ja najpierw lecę tutaj zobaczyć po bokach, co tu jeszcze mamy. Ale zaraz za chwilę wchodzimy przez te wrota. I będziemy się na tucze. Będziemy musieli zniszczyć tym tam. Te wszystkie demony wysłać je tam z powrotem, skąd one przyszły. No i dobra. Wszystko. Możemy ruszać dalej. Zastanawiam, czy kurde nie zrobić małego myku teraz. Wracam do szybkiego. Miasta. Właśnie tak to zrobię chyba. Żeby taki myk, przejdę po prostu do miasta. Wszystkie te rzeczy posprzedaję. Odzysk. Czy my z tego otrzymamy jeszcze? Zostaniemy z tego kilka rzeczy. Nie ma za dużo tego, ale zawsze jest coś. I teraz tak. Tego ponad 3000 już mam, ale tego prawie w ogóle nie używam. Bo nie mam na razie takich OP broni do budowania, ale do stworzenia, nie budowania. Broni się tworzy przecież. No dobra, no to możemy ruszać dalej. Barykada, truchło jakieś. Jeszcze to. I kraj dochwalny. Eldruin zniszczy demoniczną pieczęć, która chroni te wrota. Wracaj do piekła! Karta, no panie. To będzie jazda twojego widać już.
Ale spokojnie, wszystkiemu damy radę. Dokładnie. I bom. I bom. Ja będę znowu. Znowu moje. Nareszcie! Bestia upadła! Bestia zwana Kartanem to potwór z legend i koszmarów. Krążą o niej mroczne opowieści. Z uwagi na monstrualne rozmiary i siłę, która pozwala przeważyć szale zwycięstwa w każdej bitwie, jest najcenniejszym z wysłanników demonicznych władców. Żałuję, że nie posiadam o niej więcej informacji, lecz niestety wszyscy, którzy ją ujrzeli, polegli. No i okej, to Adria nam powiesz? Przynoszę pilne wieści. Lea miała kolejną wizję. Ujrzała wykrzywione demoniczne wieże i bijące w nich olbrzymie serca. Wiem, czym są. To grzeszne serca. Asmodan zapewne wywlukuje ze swego królestwa, by wesprzeć piekielne legiony. Zatem muszę je zniszczyć, póki jest jeszcze czas. No, trzeba by było, pani. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego w tych... Kraina bity rozbudowana bardzo. Co tutaj mamy takiego ciekawego? Czy coś tu w ogóle jest, czy tak po prostu, bo wszystko tak stoi? Nie chcę przejść Rakis. Dobra, jeszcze tu sobie zobaczę, co tu jest po bokach. Świetnie w tej chwili, no, tutaj. No dobra, to tutaj będziemy kończyć ten odcinek, więc jeżeli wam się ten podobał, to nie zapomnijcie o ocenie. I do zobaczenia następnym razem, kiedy to już, no nie wiem, przechodzić przez pierwszy poziom krateru Arrat. Na razie, hej!